Hej, witam was serdecznie, z tej strony Kinezena, a to jest moim okiem z Diablo 2. Diablo 2 nie tak dawno temu Blizzard obchodził 20-lecie tej gry. I wstyd się przyznać, ale ta gra jest tak kultowa, a ja nigdy w nią nie grałam. Znaczy, to nie jest do końca prawda, ponieważ jako dzieciak grałam kiedyś w demo tej gry, ale to było tylko raz. I to było bardzo dawno temu, ale jeżeli chodzi o jakby pełną wersję, to ja nigdy w życiu nie miałam okazji, że tak powiem, w ogóle jej uruchomić nawet. Grałam trochę w jedynkę, ale to dosłownie paręnaście minut, to chyba do godziny może góra. Więc jakby nie patrzeć, jest to gra, która jest tak doceniana, tak polecana właściwie nadal i podobno nadal jest bardzo grywalna i tak kultowa, że mam wrażenie, że to naprawdę wstyd, że nigdy jej nie ograłam. Dlatego, po tym jak obejrzałam jakieś różne były artykuły, jakieś filmiki na temat Diablo 2, ostatnio, które się pojawiły ze względu na to właśnie, że było to 20-lecie, pomyślałam sobie, no kurczę, chyba pora nadrobić, a przynajmniej zobaczyć jak to jest. I pomyślałam właśnie, że to będzie idealna rzecz do tego, żeby nagrać to na kanał, czyli moje pierwsze spotkanie, pierwsze trochę w cudzysłowie, ale jakby nie patrzeć, pierwsze spotkanie z pełną wersją Diablo 2. Ja nie jestem fanem hack and slashy, dlatego pewnie nigdy Diablo mnie szczególnie nie interesowało, ale kurczę, no myślę, że jak nie teraz, to kiedy, że tak powiem, spróbować można. Miałam już jakąś postać stworzoną po to, żeby zobaczyć, jak to się w ogóle nagrywa. Nagrywa się ok, więc właściwie nie ma problemu, dlatego do gry stworzę nową postać i nie mam pojęcia co wybrać. Wiem, że fani zapewne mieliby jakiś dobry dla mnie wybór, ale że tak powiem polecę sama. Podejrzewam, że są postacie, którymi gra się lepiej, są takie, z którymi gra się gorzej i nie mam pojęcia jak to jest. Mamy Amazonkę, Zabójczyni, Nekromantę, Barbarzyńcę, Paladyna, Czarodziejkę i Druida. Oczywiście ja będę grać Czarodziejką, jakby to jest, że tak powiem, to nie jest wybór, który ma jakikolwiek... Znaczy, że to nie może być jakikolwiek inny wybór, to będzie Czarodziejka. Oczywiście na przykład w pierwszym Diablo granie Czarodziejem było bardzo trudne. Nie wiem jak jest w dwójce. Ale, że tak powiem, to nie ma chyba takiego znaczenia, zwłaszcza, że to nie jest prawdopodobnie, nie mam zamiaru tej gry przechodzić, tylko raczej trochę pograć i w ogóle zobaczyć, z czym to się je, więc to pierwsze taki run może być właściwie kimkolwiek, to nie ma takiego wielkiego znaczenia, niech ta babka nazywa się Kinezena. Nie wiem, co oznacza, że postać jest z rozszerzenia. To jest Diablo 2 razem z dodatkiem... Nie mam pojęcia, jak po polsku ten dodatek ma się nazywa, bo to jest Lord of Destruction. Ale to jest razem z dodatkiem gra, i bo tam są podobno jakieś fajne ulepszenia, w ogóle dużo lepiej grać z dodatkiem, więc skoro już pierwszy raz grałam, to od razu gram z dodatkiem. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno nie jestem zawodowcem. No co, no myślę, że zaczynam, nie będę tutaj wiele wstępu robić. Nie wiem, jak długi ten odcinek w ogóle będzie. Bo już ktoś do nas idzie. I dobrego dnia tobie. No dobra, ktoś do nas idzie i ten facet chce z nami pogadać. Idzie do nami. Patrzę tak, bo mnie fascynują jej włosy, że się wieją na wietrze. W każdym razie pogadamy z tym facetem. Nie jestem zaskoczony widokiem kogoś z twojego rodzaju. Od czasu ostatnich problemów przeszło tym szlakiem wielu poszukiwaczy przygód. Na pewno doszła twych uszu wieść o tragedii, jaka spadła na miasteczko Tristram. Niektórzy powiadają, że Diablo, pan grozy, znowu chodzi po świecie. Nie wiem, czy w to wierzyć, ale kilka tygodni temu przeszedł tym szlakiem mroczny wędrowiec. Podążał na wschód w stronę przełęczy chronionej przez klasztor Łotrzyc. Może to nic takiego, ale wkrótce potem wrota klasztoru zostały zamknięte, a kraj zaczęły nawiedzać dziwne stwory. Pozostanę tu z moją karawaną, aż zrobi się bezpieczniej, a bramy zostaną otwarte. Mam nadzieję wyruszyć do Ludgolen, zanim nas wszystkich pochłonie cień,
który padł na Tristram. Jeśli przeżyjesz do tego czasu, zabiorę cię ze sobą. Powinieneś też porozmawiać z Akarą. Wygląda na to, że to ona rządzi w tym obozie. Może powie ci coś więcej. No okej, jak widzicie, gra ma pełne polskie spolszczenie. To w ogóle jest dobre zdanie. Ma również dubbing. Ja w ogóle nie ogarniam ani interfejsu, ani niczego, tak szczerze, i to będzie wesoło. Na przykład nie mam pojęcia, jak wyjść ze skrytki, ale chyba stary, dobry escape zadziała. Tu mam jakieś skróty. Tu mamy swój poziom. Nie mam pojęcia, naprawdę, jeżeli chodzi o sterowanie, to też dopiero będę musiała się tego wszystkiego nauczyć. Mamy jakieś mikstury lecznicze. Nie mam pojęcia, jak magia tu działa. Mamy też manę, ale żadnych mikstur many nie mamy. W naszej wspaniałej noże. Wiem, że przybywasz, aby rzucić wyzwanie złu, które wygnało nas z naszego domu. Ale wiedz, że choć Akara jest naszą przywódczynią duchową, to ja dowodzę łotrzycami podczas walki. Aby zyskać moje zaufanie, trzeba ci będzie zrobić coś więcej, aniżeli zabić parę bestii gdzieś na pustkowiu. Parę bestii w lesie trzeba będzie zabić. Wiecie, nie na pustkowiu, tylko w lesie. Ale nie powiedziałaś mi tak szczerze, co? Zostałyśmy wygnane, Charsi. Nasza mistrzyni kowalstwa mogła stworzyć każdą broń. Tu w obozie tworzy zwykłe rzeczy. Jej najlepsze narzędzia są w klasztorze. No okej, czyli ludzie mogą też jakieś ploteczki tutaj nam sprzedawać. Fajnie. To jakaś postać sobie po prostu stoi, żeby obóz był żywszy. Tu mamy punkt nawigacyjny, który zapewne będzie służył do przemieszczania się. Kurczę, wygląd tej gry nadal się broni, wiecie? Mimo, że ma 20 lat, to zdecydowanie to się starzeje zawsze lepiej niż 3D. Mamy tu krowę. Jakaś taka wielka i mogę przez nią przejść. Dobra, ktoś mi tu... O, to jest ta Akara cała. Wygląda, jakby sunęła po podłożu. Witaj, w ogóle. Młoda czarodziejko. Dobrze, że więcej takich jak ty pojawia się na świecie, który pokrył mrok. Moim zdaniem świat potrzebuje kobiet, które stanęłyby do walki przeciwko wielkiemu cieniowi. Ale wybacz moje maniery. Jestem Akara. Najwyższa kapłanka sióstr niewidzącego oka. Witaj w naszym obozie. Ale obawiam się, że nie mamy ci do zaoferowania nic poza tymi sypiącymi się murami. Akurat murów nie potrzebuję. Ale okej, okay, dzięki. Na nasz prastary zakon spadło dziwne przekleństwo. Potężna cytadela, w której od pokoleń strzegłyśmy drogi na wschód, została opanowana przez demonicę o imieniu Andariel. Ciągle trudno mi uwierzyć, ale udało się jej przeciągnąć na swoją stronę inne siostry i wspólnie z nimi wypędzić nas z domu przodków. Teraz ostatnie obrończynie zakonu albo już nie żyją, albo zostały rozproszone. Błagam cię, pomóż nam. Znajdź jakiś sposób, żeby zdjąć klątwę. Przysięgniemy ci wierność po wszechczas. Spoko. W końcu po to tu jestem prawdopodobnie, czy coś. Na pustkowiu znajduje się miejsce, w którym skoncentrowało się wiele złej mocy. Zwiadowczynie Kashi doniosły mi, że w pobliskiej jaskini roi się od mrocznych bestii i potworów z piekła rodu. Brzmi strasznie. Obawiam się, że te poczwary szykują się do ataku na nasz obóz. Jeśli naprawdę chcesz nam pomóc, to odszukaj mroczny labirynt i zniszcz te plugawe bestie. Niech Wielkie Oko macie w swojej pieczy. Spoko. Nie wiem, kim jest Wielkie Oko i dlaczego ma mieć mnie w swojej pieczy, ale okej. Okay. Szukaj siedliska zła w dziczy poza obozowiskiem Łotrzyc. No dobra. Ja bym się jeszcze chciała potem o obozowisku jeszcze rozejrzeć. Oczywiście nie chciałabym, żeby ten odcinek był nie wiadomo jak długi, więc chciałabym też przejść trochę do mięska, wiecie, do samej walki. Ale z drugiej strony jestem ciekawa, jak wygląda obóz. Bo podejrzewam, że sama dla siebie też będę trochę w tę grę jedna grała. Hej, nazywam się Charsi i pracuję w kuźni. Jaka wesolutka! Zwiedzają nas poszukiwacze przygód. Wiele moich sióstr
walczyło dzielnie przeciwko Diablo, kiedy po raz pierwszy zaatakował miasto Tristram. Wróciły do nas, zdobywszy wiele doświadczenia i przyniosły ze sobą różnorakie magiczne przedmioty. Ale wygląda na to, że niedługo nacieszyły się swoim zwycięstwem. Większość z nich, Andariel, przeciągnęła teraz na stronę zła. O nie. Ona w ogóle bardzo wesoło o tym mówi. Tak szczerze. Masz jakieś plotki? Ach, lubię Hida. Jest bardzo zabawny. Okej. Zna wiele interesujących opowieści o miejscach, w których kiedyś był. Sama chciałabym zobaczyć tyle, co on. Cieszę się, że się tym ze mną podzieliłaś. To było bardzo mi potrzebne. Bestie z jaskini zaczęły buszować po okolicy. Lepiej uważaj na siebie, gdy tam będziesz. Nie, po co uważać na siebie, jak się idzie walczyć, nie? Dobra, mamy tu handel, naprawa. Mamy... Nic. A w ogóle czy mamy jakąkolwiek broń? Mamy zwój identyfikacji i zwój miejskiego portalu. Czy to wszystko, co mamy? Czy ja dostanę jakąś broń? Czy ja muszę sama sobie kupić jakąś broń? Czym ja w ogóle mogę walczyć jako magia? Ja nic nie wiem. W ogóle to jest straszne, bo naprawdę nie mam pojęcia. Że podejrzewam, że te... Właśnie te niebieskie to są rzeczy, które mogę nosić, ale czy powinnam akurat to, nie wiem, kupić? Czy ja mam coś złota? Nie, w ogóle właśnie, co ja się patrzę, czy ja mogę coś kupić, jak ja nawet złota nie mam. Jestem bardzo ciekawa, czy ja mam po prostu iść na zewnątrz bez niczego. Czy jest szansa, że coś gdzieś dostanę? Bo przecież no tak trochę bez oręża walczyć, to tak trochę słabo, nie? O, to jest ten git cały, który się tamtej podoba. Słuchaj, ona... podobasz się jej. Partnerze. Może coś z tym zrobimy. Mogę ci powiedzieć, że w tym przeklętym miejscu nie znajdziesz lepszego przyjaciela ode mnie. Spoko. Jeśli masz jakąś niepotrzebną broń, trochę złota albo jakiś kamień szlachetny... Na razie to jestem goła i wesoła, bo nie mam absolutnie nic. ...jakiego będziesz potrzebować w czasie swoich wypraw. No, nie ma się co zastanawiać. Wszystko, co sprzedaję, jest przedniej jakości. A w dodatku dostajesz dwudniową gwarancję. No patrzcie, dwudniową gwarancję. No to już, kurczę, nie ma tutaj to tamto. No, można hazard uprawiać, super. Czy masz jakieś plotki Darcy fajne? Darcy to świetna dziewczyna, ale ani trochę nie zna się na handlowaniu. Wiem, że ma dobre intencje, ale przy tych cenach, jakie bierze za broń... A dobrze, niech nie podnosi. Nie wyjdzie na swoje. Jak długo będę jej opowiadał o różnych przygodach, to nigdy nie zauważy, że ja brodzę w złocie po pas. Ja też jakoś nie zauważyłam. Absolutnie nie widzę tu żadnego złota. Dzielna z ciebie dusza. Wolałbym wrazić moje święte berło w najohydniejszą ropiejącą dziurę, niż bym miał zapuścić się do tej jaskini. Super! No to normalnie... Nie mogę się doczekać. Znaczy szczerze, to trochę się nie mogę doczekać, bo jestem naprawdę bardzo, bardzo... Ciekawa, jak tutaj w stosunku do jedynki zmieniła się walka. Czy walka jest satysfakcjonująca w ogóle? A na to liczę, bo choć nie przepadam za hacken slashami, to ich głównym, że tak powiem, źródłem rozrywki jest nawalanie wielkiej ilości wrogów. I mam nadzieję, że to jest przyjemne. Ale wydaje mi się, że kultowość tej gry potwierdza, że to raczej jest coś... Witaj w imieniu zakonu. Co warto... Znaczy gra, po którą warto sięgnąć, nawet teraz. Odzyskamy to, co należało do nas. Niewidzące oko dostrzega przez mgłę czasu wielką chwałę. Ale nie wiadomo, ile czasu upłynie, zanim to proroctwo się spełni. Fajnie, to jeszcze powiedz mi coś o siedlisku zła. Muszę jeszcze dodać, że wiele z naszych sióstr, które wyruszyły na zwiady do tego okropnego miejsca, spotkała śmierć. Super! Nie możemy pozwolić na to, żeby ten los spotkał także inne. Jeżeli zdecydujesz się zagłębić w siedlisko zła, to pamiętaj, że nikt ci tam nie pomoże. Wiesz co, ja doceniam szczerość, nie? Ale... Moglibyście mnie tak nie straszyć, bo ja coraz mniejszym ochotę mam tam iść po tych waszych zapowiedziach. Co jeszcze chciałam dodać na samym początku? Ja tę grę kupiłam na Battle.necie. Blizzardowskim. To jest właśnie jedyne miejsce, na którym ją znalazłam. I muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona tym, że udało się ją uruchomić i nadal działa bez żadnych problemów na najnowszych systemach, co doceniam bardzo, bo z starymi grami jest różnie.
A ona działa, kurczę, naprawdę bardzo fajnie. Wkracasz na krwawe wrzosowisko. Sługi zła. Panie. Dobra, a teraz... Jak się bije? Czy w ogóle się trochę martwię tym, że mam iść gdzieś bez żadnej broni? Oho, mamy tu jakiegoś kolczastego szczura. Czy ja go mogę z pięści potraktować? Czy to ma w ogóle sens? Na razie ma. Nie jest to szczególnie skuteczna metoda. Ale... Póki co nie mam innej. O, tu jest skrzynia. Czy ja ją otworzyłam? Czy w środku coś było w ogóle? Chyba nie. A, ja w ogóle... Ekwipunek to jest B. Nie no, chyba w środku nic nie było. To smutne, pusta skrzynia. O, zombiak. Tak szczerze, czy ja chcę się bić z zombiakiem na pięści? Czy ja mogę dostać jakąś broń? Jakąkolwiek. Czułabym się minimalnie pewnie, jakbym miała jakąś broń. Okej, dobra, tu jest jakaś skrzynia. O, i tu już są jakieś rzeczy. Czy ja wszystko muszę osobno klikać, żeby to zebrać? Wychodzi na to, że tak. Czyli to taka gra z klikaniem dużo. O, to był jakiś pierścień. Dobra, coś już mamy. Fajnie. Doceniam. Mamy kaptur, którego nie mogę założyć. Mamy bełty. Mamy bełty, ale nie mamy kuszy, więc w sumie to... To nic z tym nie zrobimy, więc zdobyliśmy parę rzeczy. On do mnie strzela przez ściany, rozumiecie to w ogóle, bo one strzelają takimi kulcami. Przynajmniej tak mi się wydaje. I no, i on strzelał do mnie przez ścianę. Oczywiście nie trafiał mnie, ale sam fakt, że on mnie widział przez ścianę jest dość dziwaczny. O, kapliczka umiejętności, jak miło. Rosną twoje umiejętności. Okej, to może ja się schowam, żeby mnie tu nic nie zadziałało. Czy jak ja włączam menu? Oczywiście, jak włączam menu, to się nic nie dzieje. Czy to... Kurczę. Dobra, postać. Co my tu mamy? To nic nie mogę tu użyć. Bo ewidentnie ta łapka coś oznacza. Pytanie te... O, drzewko umiejętności. Pięknie. Mamy zero umiejętności do wyboru. O, co chodzi z tą łapką? Czy to znaczy, że to jest tymczasowe wzmocnienie, czy coś? Ej, mogłoby być, nie? Tak, to ma sens w sumie, że to jest takie tymczasowe zwiększenie umiejętności. Dobra, bijemy się z zombiakiem, bo przecież... Kiedyś muszę. Ała! Nic z nich nie wypada, to takie smutno, zwój. Co to jest? Kapliczka odzyskania many. Super, a wolałabym kapliczkę odzyskania zdrowia, tak szczerze. Jeśli bym miała być szczera. Czy my tu mamy jakąkolwiek mapę? Skąd ja mam wiedzieć, dokąd ja idę? A, dobrze, pięknie. Mapa jest pod tabem. Czy nie sądzę, żeby ktoś was tego potrzebował. Ale by kogoś interesowało, to pod tabem mamy... mapę. Co to jest? Nie wiem jeszcze, co oznaczają te rzeczy na mapie. Potrzebowałabym jakiejś broni. Tu mamy ścianę, żeby nie pójść dalej. Boję się, że zaraz trafię na coś tak silnego, że pozostanie mi tylko uciekać z krzykiem. Czy się wydaje, czy zrobiło się ciemno, czy w tej grze zawsze jest ciemno. Kurczę, pojęcia nie mam. Mam nadzieję, że ona będzie mimo wszystko dobrze widoczna na nagraniu. Wow! Tak, właśnie. A propos uciekania z krzykiem, trochę ich za dużo tam było, tak na mój gust w tym momencie. Bo takie całkowicie bez broni... Tak, to jest siedlisko zła. Bardzo... Bardzo nowoczesna nazwa, kurczę, brakuje mi tylko słowa. O kurczę, to czerwone to wyglądają strasznie. A, teraz się kręcę po okolicy oczywiście. Wybaczcie mi, ja po prostu nie chcę się za bardzo narazić. Nie chciałabym od razu umrzeć, może zobaczmy. Aha, dobra, one schodzą na jeden cios, to nie jest tak źle.
Chodź tu. Ten nie schodzi na jeden cios, bo ma tarczę pewnie, dlatego. O nie, 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 dobra. Może jednak nie. Dobra. Okej, okay, pięknie. Co mamy? Nóż do rzucania. Dobrze przeczytałam, czy nie? Tak. Prymitywny nóż do rzucania. Zobaczmy, jak to działa. Spoko. Jest to zawsze jakaś broń. Więc jest to... Wow. Jest to zdecydowanie w tym momencie przyjemniejsze w użyciu, chociaż zaraz mi się skończy. Strasznie tu ciemno. Dobra, zbierajmy to, co z nich wypadło. Nie chciałabym nic pominąć. No dobra, mamy to, co ja chciałam, czyli broń. Ja bym najchętniej wypiła jakąś miksturę leczenia, bo trochę mi słabo poszło w poprzednich miejscach. Czemu te skrzynie są puste? To jest takie... Nie wiem, nic smutniejszego niż pusta skrzynia w takiej grze, mam wrażenie. To teren jest dość duży w ogóle. Więc... Ja tak po prostu sobie sprawdzam, co jest. No bo myślę, że do tej całej jaskini zła to nie ma co w tym momencie iść, póki chociaż czegoś nie nazbieram i czegoś nie będę ze sobą miała, bo przecież... No tak w tym momencie to tak trochę kruchutko, prawda? Świat wydaje się lżejszy, nie do końca wiem, co to znaczy. Nie wiem, czy jeszcze one pewnie podnoszą tymczasowo jakieś statystyki po prostu. Jest tak ciemno, że widzi się tylko to, co jest wkoło siebie. Znaczy, ja podejrzewam, że to jest tak specjalnie. W ten sposób czuje się większe zagrożenie. Myślę, że na razie nie możemy iść za bardzo dalej. Powinniśmy oczyścić tą całą świątynię zła. W ogóle byłoby pewnie lepiej, gdybym ja trafiała w te stworki. Ten zombiak w ogóle nawet nie zwrócił się w moją stronę. Dobra, tu jest ich dużo. Więc chciałabym się nie dać otoczyć za bardzo. Bo jak się dam otoczyć, to będzie źle. Ile mi jeszcze? Jeszcze trochę mi tych noży zostało w sumie. Przyznaję, że są całkiem wygodne w użyciu, tylko oczywiście marnuję ich straszne ilości, nie trafiając w co trzeba. Tu była skrzynka i znowu nic nie było, prawda? W ogóle po co są te skrzynki, skoro nigdy w nich nic nie ma? Ile mamy jakiegoś złota? 25. No kurczę, nie, poszaleję. Korci mi iść po prostu do tej jaskini i chyba tak zrobię. Może to nie jest najlepszy pomysł, ale pewnie mogę po prostu stąd wyjść w każdym momencie, więc... Miejsce oznacza kłopoty. Super. Podejrzewam, że mogę w każdej chwili tak naprawdę stąd wyjść, więc... To nie jest problemem, a... Nie chcę też, wiecie, się jakoś za bardzo czaić, bo mi się wydaje, że to nie o to chodzi w tej grze. Ja oczywiście mam tendencję i to jest nie tylko... W tej grze, ale w ogóle w grach, do takiego bardzo zachowawczego grania. Bardzo ostrożnego. Ale wydaje mi się, że to naprawdę nie ma w tym momencie sensu. Zwłaszcza jeśli chcę właśnie wam pokazać jak najwięcej. O matko, ten mi tutaj wskrzesił tych cosiów. To jest jakiś przywoływacz, jakiś nekromanta. O! Dlaczego mam na głowie hełm? A to bardzo ciekawe, ona może sama założyć czapkę? Czemu mam czapkę? Wcześniej nie miałam czapki, jestem tego pewna, bo bym zauważyła. Od razu ją widać. Mamy kolejną broń, jak miło. To jak nam się skończą noże do rzucania, to może nie, to może... Uszkodzony przedmiot oszczep. Tym też się rzuca, prawda? No cóż, to może najpierw rzućmy oszczepem. Czemu nie dostaję żadnej broni do walki wręcz? Powiem szczerze, bardzo by mi się przydała.
Wow, dobra, nie zauważyłam tego pana, bo on jest taki, taki duży i zlewa się z ścianą. Ze ścianą, Boże, z podłogą. Ja w ogóle nie wiem, skąd mi się ta ściana wzięła. Nie wiem, ile tych oszczepów mam. Ale nie chciałabym się do nich za bardzo przywiązywać, tak szczerze. Nie wiem, czy tu jest jakiś exp za tych zabijanych... za te zabijane... jednostki? Przeciwników? Potwory? Tak szczerze nie wiem. Fajnie by było, jakby było coś, nie? Bo... Ja bym chciała jakieś zaklęcia. Zważając na to, że jestem czarodziejką, a nie znam żadnych zaklęć, więc takie trochę słabe, nie? Tak szczerze. Nie mogę nieść nic więcej. Wow, dobra, żeśmy już teraz wykorzystali całą swoją ekwipunkę. Jak już zaczęłam tak odmieniać, no to tak już to ja nie mogłam dokończyć ekwipunek. Mamy złoto. Dobra, co mamy tutaj, a czemu jest już pełno? Może przestawmy, to może się jeszcze coś zmieści. Co mamy? Mikstura leczenia, wybuchowa mikstura, weź aby rzucić. Tu mnie jeszcze atakują w międzyczasie, fajnie. Kurczę, no gdzie jest ten, co je ożywia, no? Kurzające to. No kurczę, wszyscy mi tutaj lecą na mnie. A ja nie będzie jest ten, który ożywia. Mam już pełen ekwipunek. Powiem szczerze, nie bardzo wiem, co z tym fantem zrobić. Ale oni mnie gonią po prostu uparcie przez całe lochy. Może ja bym poszła coś sprzedać. O właśnie, wymaga poziom 6, więc znaczy, że jakieś poziomy tu są. Ale kurczę, trochę szkoda by mi było już stąd wychodzić. Tak naprawdę. Dobra, mam jakiś zwój identyfikacji 1, więc może byśmy sobie jakiś amulet czy pierścień zidentyfikowali. Amulet regeneracji, no pięknie. Czy ja mogę... Niemożliwe. Nie mogę go założyć? Mogę go założyć, czy nie? Gdzie jest amulet? Tu, o, pięknie. Regeneracja życia, wspaniale. To się przy mnie przyda bardzo, nawet mi się wydaje. Mamy strzały, których chyba nie potrzebuję. Nie wiem, w sumie tak szczerze. Właśnie przestawiłam tak, że właściwie to nie ma większego znaczenia. Dobra, jeszcze tam wracam. Bo przecież to nie ma sensu. Czy to w ogóle są jakieś... Może tylko zapisz i wyjść. A jestem ciekawa, czy to są w ogóle jakiekolwiek... O, oszczep mi się psuje. Powiem szczerze, że dużo w tej grze jest rzeczy takich dość intuicyjnych. To znaczy... Na tej zasadzie, że jakby... Nie znam tej gry. Ale już na przykład wiem, że co oznacza ten tutaj znaczek, tak? Że domyślam się łatwo, że tu... O, to jest ten pan, którego musimy się pozbyć. Że to oznacza, że moja broń się niestety już tutaj zużywa. Mimo, że jakby nic więcej tutaj nie ma napisane. Więc póki co interfejs też nie jest skomplikowany, co ja bardzo doceniam. Bo naprawdę nie znoszę gier, z których po prostu 100 lat się zastanawiasz, jak się w ogóle... Jestem przeciążona. Kija mi tyle tych bełtów, skoro ja nawet nie mam kuszy. Wywalmy to. Potrzebujemy jakieś ciekawsze rzeczy niż bełty w tym momencie. Złota też nie mam za wiele, to jest w ogóle smutne, bo... Dobra, jak tu? To chyba nie jest jakieś wielkie miejsce. Wow, panie! Ile tu panów jest i tego pana trzeba się oczywiście pierwszego zawsze pozbyć. Okej, dobra. Właśnie się skończył nam oszczep. Więc wracają noże do rzucania. Ale jeszcze trochę i mogę nie być w stanie walczyć, nie mieć nic do walczenia. Co to było? Dobrej jakości. Oszczep dobrej jakości, jak pięknie. Więc wrócimy do oszczepów. Czemu nie? Aha, oszczepy też mają napisaną jakby swoją wytrzymałość. Jest ich 37 już, bo właśnie zużyłam, ile ich tu jest. Halo? I czemu tak coś rzucał kulami ognia? Dobra, ja... Ło! Ło, panie! Halo, 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 poczekajcie chwileczkę. Ja... Najgorzej, że jak ja ich tutaj będę zabijać, to oni będą ożywać, więc tak słabo. No kurczę, on się chyba tarczą broni. No, 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 no.
Stosuję metodę podbiegnij i ucieknij. Moja ulubiona. Dobra, ten już nie żyje, więc jest dobrze. Ale wkurzająca jest ta jednostka. Mamy też jakieś wybuchające mikstury w sumie. Dlaczego ty się ożywiłeś? Skoro... No ej, czemu oni się ożywiają i to jeszcze w takich ilościach? A, bo tu jest ten skubaniec kolejny. Ach. No, matko święta, no właśnie dlatego... Ale się naklikasz po prostu w takiej grze. Czy moja myszka to wytrzyma? Czy myszki w tamtych czasach to wytrzymywały? To mnie zastanawia, tak szczerze. Będzie mi palec bolał po tej rozrywce. Dobra, a teraz na pewno gdzieś jest właśnie... Au, dostałam kulą ognia. Niedobrze, ale to nie jest jeszcze aż tak tragicznie, bo mamy nawet sporo leczących mikstur. Oho, skończyły mi się oszczep. No nie, bo ożywają, to znaczy, że kurczę, ten cholernik też gdzieś tu jest. Dobra. Teraz wreszcie mogę się zacząć wyeliminowywać i... Ja czasem jak się skupiam za bardzo na graniu, to potem mówię bardzo nie po polsku. Ała! Ała! Może trafiaj, te zombie. Kurczę, te zombie są jakieś takie bardzo odporne. W porównaniu do wszystkich innych, które wcześniej były. Dobra, tu też jeszcze mamy jakieś mikstury leczące, więc może wejdźcie tu. Ja niedługo nie będę miała czym walczyć, to jest niestety smutne. Bo już mam mało noży. Tak naprawdę. I nie mam nic więcej. Szczerze mam właśnie wrażenie, że wychodzi niewiele. Bardzo niewiele wypada jakiejś broni. Z tych wrogów. Co jest właściwie bardzo smutne, bo przecież nie będę się z nimi biła na pięści. Bełty. No super, to już gorejący trup. To brzmi po prostu wspaniale, jak coś, co jestem w stanie na pewno załatwić moimi nóżkami, nożykami. Na szczęście jest wolny, to może zdążę go dobić, zanim do mnie podejdzie. Oho! Nie mogę nieść nic więcej. Ale tam jest sztylet! To tak, może... Kurczę, chciałabym coś wypić, ale to nie ma sensu. To może wyrzućmy niskiej jakości zbroję, bo jednak wolę sztylet. Weźmy miksturę leczniczą i puklerz tu gdzieś leżał? Tu leży ten puklerz. Jestem przeciążona. Właśnie, puklerz się na mnie zmieści. Mamy klucz. Kurczę, nie mogę sztyletu używać. Miałam nadzieję, że to jest coś, co ja będę mogła użyć. A wychodzi na to, że nie. Więc zdecydowanie będziemy musieli stąd wyjść. Niestety. Ciekawe, czy ci przeciwnicy się odżywają. Się odżywiają. Ciekawe, czy ci przeciwnicy właśnie odżywają, jak ja stąd wyjdę. Bo tak trochę słabo, nie? Wow. Okej! Okay. Ta jaskinia została oczyszczona ze zła. Wow, udało nam się oczyścić jaskinię ze zła. Nie spodziewałam się szczerze, że uda się, jak wlezę tutaj tak za jednym razem, ale że tak powiem, zostało nam pięć... Nie mogę w ogóle... nic więcej. Zostało nam pięć noży. Pięć, dosłownie. Więc ja już tak naprawdę nie miałam prawie czym walczyć, ale się udało. Jestem właśnie ciekawa, jak tu działają poziomy, bo tego jeszcze nie widziałam. Ale póki co, powiem szczerze, że naprawdę ta gra jest wciągająca, znaczy satysfakcjonująca całkiem. Oczywiście później pewnie będzie większe wyzwanie, a ja nie jestem fanem wielkich wyzwań w grach, bo... Ja po prostu gram w gry po to, żeby grać, a nie po to, żeby się frustrować. Znaczy, żeby odpocząć, wiecie. A jak jest gra frustrująca, to tak...
dupki, ja mam odzyskiwać manę, skoro ja many nie zużyłam. No dobra, i nie podoba mi się, że ona tak chodzi z tym mieczem wyciągniętym, wygląda strasznie. No ale coś nam się udało zrobić, jej! Tak, wracamy do obozowiska. Patrzcie, jak już jest w obozowisku, to w takim razie miecz ma na dole. Spoko. Mogę iść do niej, ja ciekawe, czy ona da mi jakąś nagrodę. Może zaczniemy od sprzedania, co mamy. Nie wiem, komu mogę to w sumie sprzedać. Mogę też włożyć do skrytki. Na przykład różdżkę bym chciała włożyć do skrytki. Bo nie chcę jej sprzedawać, bo nie będę mogła jej używać, ale... I bym chciała ją kiedyś użyć, tylko że... Tylko, że ona jest od 6 poziomu, więc jakby... Kto identyfikuje przedmioty? Jest tu ktoś, kto identyfikuje przedmioty? Nie spotkałam się jeszcze z kimś, kto by identyfikował przedmioty. Handel naprawa. Czy ty mi możesz naprawić... to? Okej. Okay. Naprawiła mi noże. Fajnie. To doceniam. I to nawet nie tak drogo, bo było 81 tylko. No dobra, ja bym chciała coś sprzedać. Na przykład... A właśnie, bo to wszystko jest niezidentyfikowane. Mi się wydaje, że to w takim razie będzie... nie wiem, czy ja potrzebuję teraz bełtów i strzał. Tak średnio, nie wiem. Że nie, czy nie warto ich sprzedać. Nie wiem, dobra, sprzedam je. Trudno. Nie korzystam z tych łuków i takich rzeczy. Kto mi to może zidentyfikować? Te rzeczy. 155 zł, spoko. Bo ja miałam tylko jeden zwój do identyfikacji, ale podejrzewam, że ktoś musi tutaj być ktoś, kto identyfikuje rzeczy. Zawsze jest. Ale nie mam pojęcia, kto to może być. Czy ty identyfikujesz może rzeczy? Mogę cię zabrać? Nie bardzo. Czy ty może identyfikujesz rzeczy? No też nie bardzo. Ciekawe. To mnie fascynuje teraz, bo... Udało ci się oczyścić siedlisko zła z diabelskiego pomiotu. Może dzięki tobie zdołam odzyskać wiarę w ludzi. Twoją nagrodą będzie trening w umiejętności, którą sobie wyliczysz. Fajnie. Handel, czy ty możesz identyfikować? Nie. Kto mi to może zidentyfikować? O, ona ma różdżki. Patrzcie. Ło, panie święty, dwie, o, to jest za 205, ale też mi nie stać. Nie stać mnie na te różdżki. Są za drogie. No, no dobrze, a z umiejętności, którą sobie wybiorę, a to znaczy, że muszę wejść w kartę postaci, w drzewko umiejętności, żeby móc sobie to zrobić? Tak, umiejętności do wyboru, 3. Ciepło. Zwiększa szybkość, z jaką postać odzyskuje manę. Jeszcze nie... Ognisty piorun. No i to brzmi jak coś, co ja chcę. Ale mogę jakoś cofnąć? Nie. Ja i rozdawanie rzeczy. Dobra, dodałam 3 w ognisty piorun, chociaż nie do końca chciałam, ale to już trudno. Czy... Wspaniale. Miłego dnia. O, można zresetować. Wspaniale. Chcę ognisty piorun, ale ja bym chciała to też. A jeszcze może mieć jakieś zimno lub błyskawice, wiązka błyskawic. Czy lepiej inwestować w jedno? Nie wiem, tak szczerze. Nie. Ciężko mi stwierdzić, handel. Aha, ona jeszcze jakieś rzeczy może mi sprzedać. A zidentyfikujesz mi coś? W całej okolicy aż roi się od sług zła. A pachołki piekieł opanowały naszą siedzibę. Musimy oczyścić z nich klasztor i przywrócić. Aha, spoko. Tak nikt mi... A jakieś kolejne zadanie? Coś ten? O, dobra. Moje zwiadowczynie właśnie doniosły mi o potwornościach dziejących się na cmentarzu klasztoru. Widocznie Andariel nie wystarcza już chęć odbierania nam życia. Krwawa Orlica, jedna z naszych najwspanialszych głównodowodzących, w bitwie przeciwko Diablo pod Tristram została skalana jako pierwsza.
Odnajdzie się teraz na cmentarzu klasztoru, gdzie zmienia naszych zmarłych w zombie. Nie można dopuścić do takiej profanacji. Jeśliś prawdziwie po naszej stronie, pomóż nam ją zniszczyć. Spoko. Spoko, loko. Zrobimy to, tylko że nadal nie wiem, kto mógłby mi zidentyfikować moje przedmioty. To jest bardzo smutne, bo... Bo ja bym chciała je zidentyfikować. No dobra, na razie je schowam. Te niezidentyfikowane. Nie chcę ich wyrzucać. Dobra, co jeszcze mogę schować? Mana już mi się przyda. Dobra, na razie to wszystko. Dobrze by było się w coś pewnie zaopatrzyć, ale chyba mi nie stać na nic do walki. Szczególnie. No, wszystko jest takie trochę droższe niż mam pieniędzy. Właśnie mnie teraz strasznie ta identyfikacja zastanawia. Może nie mogę na razie identyfikować u kogoś, tylko może później, nie wiem. Dobra, idziemy jeszcze kawałek dalej. Czas już się trochę tak kurczy na ten odcinek. Chciałam, żeby nie był aż taki długi. A jest. Znaczy jeszcze trochę mogę pobiegać. Musimy iść zapewne na ten most, bo właściwie to nie ma innej drogi, nie? Wszędzie indziej są płoty, które zapobiegają mojej wędrówce w tamtą stronę. W ogóle jestem czarodziejem ze sztyletem, to jest w ogóle śmieszne. Czy to są jakieś w ogóle skróty klawiszowe na te... na te umiejętności? Bo tak trochę słabo, że ja muszę je... tak wybierać z listy. W ogóle pewnie marnowanie kul ognia na te jeże to jest w ogóle głupi pomysł. Co my mamy? Dwa niezidentyfikowane puklerze, nie, przepraszam, jeden jest zidentyfikowany. Ile panów tu jest? Co my tu mamy? Mamy coś takiego jak wybuchowa mikstura. Czy ja to mogę użyć tu? Nie bardzo. A mogę to tak po prostu rzucić? Wow, nie bardzo. Nie wiem, jak to działa. Weź, aby rzucić. No i wzięłam. I tak... Skąd ja to mam? To znaczy, że ja to miałam od początku, może jeszcze mi powiedzcie. Skąd ja mam tą laskę? A jaka ona jest słaba! Ale z drugiej strony... na te potwory chyba będzie lepszym wyborem. Niż... kule ognia. W ogóle jak tu wygląda... mapa jest dość prosto. Idę przy ścianie, po prostu chcę wszystko obejrzeć. Mogłabym iść drogą, nie? Ale po co? Jestem ciekawa, czy tu gdzieś coś leży ciekawego, na przykład. Znowu jest ciemno, ja się zastanawiam właśnie, czy... kiedykolwiek się robi jasno. Dobra, kolejna wybuchowa mikstura. Jakbym miała je używać, pewnie byłoby ciekawiej. Ja tu gdzieś widziałam jakiś... O! Tu jest swego rodzaju skrót. A ja mogę sobie pod jeden klawisz ustawić jedno, a pod drugie drugi. To było chyba tak samo w jedynce? Ale jakoś całkiem o tym zapomniałam. To ma więcej sensu. Tak naprawdę. Już mi teraz głupio. Ale nie, teraz to ma sens wreszcie, no. Mogę wiedzieć, pod jednym klawiszem, pod prawym mam przyciskiem mam magię, pod lewym mam sobie pałkę.
Tu mamy Flawię. Kim jest Flawia? Strzeż się. Tam czyha śmiertelne niebezpieczeństwo dla takich jak ty. Ej, oczyściłam jaskinię. Strzeż się. Wow. To może skoro ona każe mi się strzec, żeby iść tam, to najpierw sobie pójdziemy tu. O, ale tu tych jest. Czy mania? Mania? A pierwszy raz w życiu, kiedy nam manę powiedziałam mania. Czy mana się regeneruje? Wygląda jakby się regenerowała. To jest dość ciekawe. Aczkolwiek ja nie będę narzekać, że mana się regeneruje, bo... Gdzie ja w ogóle jestem? Mam wrażenie, że się zgubiłam. No ja na pewno się zgubiłam, znaczy mam... Patrzcie, są krople wody, jak jest deszcz w rzece! Znaczy... Ja lubię takie smaczki, a nawet w takich grach... Jest jakaś studnia, ale nic nie robi. Nawet właśnie w takich starych grach też w ogóle... Tu odbija się... woda. Czy oczywiście to jest po prostu zrobione... To nie jest jakieś pewnie bardzo imponujące, ale fajny smaczek. Od razu się po prostu lepiej... Wow! Może trafiaj tymi zaklęciami. Będzie łatwiej. Jak one są tu na zewnątrz... Nie mogę nieść nic więcej. Jak oni są tutaj na zewnątrz, to przynajmniej nie ma tych takich, co ich wskrzeszają. No i to, że w ogóle jak ogień leci, to on rozświetla drogę. To jest w ogóle też strasznie fajne. Mogę sobie trochę ulepszyć widoki, bo mało widać, bo jest ciemno. Nie no, powiem szczerze, że... Zdecydowanie podoba mi się ta gra dużo bardziej, niż się spodziewałam. Jest coś takiego w niej wciągającego. Tu chodzisz i ich tam tłuczesz. Mam wrażenie, że jak grałam w jedynkę, to była jakaś taka mniej przystępna i jakaś taka, przynajmniej na początku zwłaszcza, bardziej mnie irytowała. Wow. Dobra, tu jeszcze. Dobra, ja muszę iść tutaj w takim razie, bo to jakby nie patrzeć, jest moja destynacja. Na ten cały cmentarz, który mamy iść. Na zimną równinę w ogóle, jak to brzmi, zimna równina. Najgorsze jest to, że ja jeszcze mam oczywiście pełen ekwipunek. A... Aha, ja już mam 4. poziom. To ja mam jakieś punkty... Ja mam 15 punktów do rozdania i ja ich jeszcze nie rozdałam, bo... Wow, 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 ale to szybkie! Jak cała kupa na mnie idzie ludzi. Strapienie nocy w ogóle te. No mana mi się niedługo skończy. A strapienie mocy nie jest szczególnie... Ojeju, czy ja... Coś mi się stało? Orla kula. Co to jest orla kula? Chcę zobaczyć. Jakieś takie... do bicia, ale... Może tak, może wypijmy to. Będę mogła wziąć rękawiczki? Nie bardzo. Może wypijmy jakieś many. Nadal nie będę mogła wziąć rękawiczek, prawda? No ekwipunek, jeśli chodzi o wielkość ekwipunku, to jest niewielki. Wow! Dobra, znowu... Ale one są szybkie! Skubane! One są takie szybkie, że ja nie mogę... Monstrualna bestia. Rąbnij ją, proszę. Nie chcę zużywać całej many od razu. Właśnie, czy ja mogę tutaj...
podrzucić jakiś... O, ty, ja mogę nawet więcej. Ja tu mogę ich więcej wrzucić. Jak najbardziej. Dzięki temu będę mogła parę rzeczy chociaż podnieść. Jeszcze. Tak naprawdę. Krótkie łuku to... O, łuk. Patrzcie, podniosłam łuk, ale akurat mam bełty, a nie strzały. Więc w sumie to bez sensu. Nie mogę nieść nic więcej. Dobra. O nie, one ożywają. To znaczy, że trzeba się pana pozbyć. One mi autentycznie się stresuje tymi biegającymi babeczkami. Znaczy, nazywam je biegającymi babeczkami, bo biegną za szybko, żebym była w stanie zobaczyć, jak się naprawdę nazywają. Hm, może wyrzućmy bełty, a weźmy strzały. Ja mogę używać łuku. Spoko. Nie mogę. O, dobra. Aha, ale wtedy... Dobra, mogę. Po prostu jestem ciekawa, jak łuk działa. Wow! Tak, średnio, bym powiedziała. One chyba nie zadają tak dużo obrażeń, na szczęście, te, które tak biegają, bo... To trochę straszne. To jest ten cmentarz? W ogóle nie wygląda jak cmentarz. Strasznie wolne są te łuki, podejrzewam, że... Bełty, że kusze są jeszcze wolniejsze. Więc jak się da, to wolę używać... Używać jednak magii. Co to jest? Nakruszony ametyst. Nie mam przedmiotów z gniazdem. Chyba. Nie wyglądają jak przedmioty z gniazdem. Znaczy nic nie wygląda jak przedmiot z gniazdem. Szaman upadłych może jednak potraktuje go magią, a nie łukiem. No łuki do mnie nie przemawiają tak szczerze. Strasznie wolne. Jakbym miała coś powiedzieć. Punkt nawigacyjny. O panie, o jak fajnie. Nadal nikt nie może mi tego zidentyfikować, co ja mam, prawda? Oczywiście, że nie. Ja nie mam pojęcia jak. Prawdopodobnie gdybym grała sama, to bym sprawdziła sobie. Ale już mi się nie chce teraz zabierać czasu. Dobra, ale puklerz mogę spokojnie sprzedać. Bo jest zidentyfikowany. Ja podejrzewam, że na za niezidentyfikowane rzeczy jest po prostu mniej pieniędzy. Przynajmniej zawsze to tak działa. Poproszę sprzedać. Pięknie. Oszczep. Czy mogę go naprawić na przykład? Pięknie. A moje noże do rzucania są całkiem dobre. Czy to? Ręczny topór. Mogłabym to sprzedać, prawda? Poproszę. Tego nie sprzedam, bo to się może przydać. Szczerze, łuk mnie nie przekonał, więc go sprzedamy. Jednak wolę laseczkę moją. Mogłabym coś kupić, prawda? Czy nic z tego nawet... Boże, buty. Nie, już mam jakieś buty. Poprawiona obrona. Panie. Wszystko drogie. Tak szczerze, nie wiem, co warto kupować jeszcze. Jeszcze mi się wydaje, że jakoś nieszczególnie potrzebuję jakiejś wielkiej żonglerki. Przedmiotami. Witam. Co ty tu masz? Bronie? Dobra. Suknęłam już prawie godzina. I fajnie się grało. Ale po prostu myślę, że dobrze skończyć. Ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Ja się bawiłam naprawdę świetnie. Ja w ogóle...
To był dobry zakup, jeśli chodzi o tą grę. I na pewno jeszcze trochę pogram. Pewnie nie przejdę, ale rzeczywiście jest fajną rzeczą na takie jakieś siekanko, jak się ma ochotę. Ja was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam bardzo, 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 jeszcze parę razy bardzo serdecznie. Ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli macie jakieś doświadczenia z Diablo 2, to piszcie jakieś wspominki czy coś. Ja mówię, ja jako dzieciak po prostu grałam kiedyś w demo, ale pełnej wersji jakoś nigdy nie miałam chęci ani okazji. Ale cieszę się, że wreszcie się zdecydowałam. No i do usłyszenia w kolejnych seriach. Cześć!